No siemanko, dzisiaj materiał trochę inny niż zwykle, ale mam nadzieję, że dalej będzie ciekawy, ponieważ dzisiaj na warsztat wezmę procesor, którego w testach u mnie w 2025 roku raczej nikt się już nie spodziewał, a jest nim Ryzen 7 2700X, czyli już stary Ryzen, jeszcze na AM4, ale korzystający z budowy monolitycznej rdzenia, a nie budowy chipletowej. I ktoś pomyśli, po co ja w ogóle to testuję, to jest stary procesor. Odpowiedź jest prosta, bo po prostu chciałem i byłem ciekawy, to sobie przetestowałem. Ja zajmuję się testami chłodzeń i testując 5600X mówię, dobra, wezmę wszystkie te same chłodzenia i zobaczymy, jak w ogóle wpływa budowa chipletowa na temperatury, jak chłodzenia się zachowują. Dodatkowo ten Ryzen ma trochę wyższy poziom poboru energii, dosyć wyższy, to też będzie wpływało oczywiście na wyniki. Ale wiem też, że są pewnie osoby, które dalej z tego procesora korzystają, ponieważ to im po prostu wystarcza w normalnym użytkowaniu komputera, nie grają w wymagające gry i taki ośmiordzeniowy procesor w zupełności daje radę. No i jeśli dla kogoś będzie to informacja godna uwagi, jeśli coś z tego przynajmniej jedna osoba wyciągnie, bo na przykład chce sobie kupić lepsze chłodzenie do tego Ryzena, czy po prostu go podkręcić, no to będzie super. A dla pozostałych osób, tak jak mówiłem, niech to będzie ciekawostka w ramach tego, co robię na co dzień na moim kanale. Czyli zaczynamy testy na Ryzen 7 2700X. Zanim przejdziemy dalej, warto na moment zatrzymać się przy kluczowej różnicy między tymi procesorami, czyli ich budowie wewnętrznej. W poprzednim materiale testowałem chłodzenia na Ryzenie 5 5600X, procesorze nowszej generacji zbudowanym w architekturze chipletowej. Oznacza to, że jego rdzenie i pamięć cache są zorganizowane w osobnym kawałku krzemu, tak zwanym CCD, a obok znajduje się oddzielny układ I/O. Co to oznacza w praktyce? Całe ciepło generowane przez rdzenie koncentruje się w bardzo małym punkcie powierzchni IHS. Taki hotspot jest trudniejszy do schłodzenia, bo wymaga bardzo dobrego kontaktu termicznego i przewodzenia punktowego. W przypadku Ryzena 5 5600X przez względnie niski pobór mocy nie stanowi to wielkiego problemu, ale już w mocniejszych konstrukcjach o tej samej budowie może znacząco pogarszać efektywność chłodzenia. Dla porównania, Ryzen 7 2700X to starsza konstrukcja, ale monolityczna. Wszystko, rdzenie, cache, kontrolery znajduje się na jednej dużej matrycy. Dzięki temu ciepło rozchodzi się bardziej równomiernie na większej powierzchni pod IHS-em. Z jednej strony może to ułatwiać odprowadzanie ciepła, bo nie ma jednego punktowego hotspotu, ale z drugiej przy wyższym TDP cały radiator musi sobie poradzić z większym równomiernym nagrzaniem. Ten test pozwoli sprawdzić, jak te różnice przekładają się na rzeczywiste wyniki, bo może okazać się, że chłodzenie, które świetnie radziło sobie na 5600X, tutaj już nie robi wrażenia, a inne, które było przeciętne na chipletach, zaskoczy pozytywnie na monolitycznej budowie. W porównaniu do testu na 5600X widać od razu, że zmiana procesora i charakterystyki cieplnej potrafi naprawdę sporo namieszać. I nie chodzi nawet tutaj o konkretne temperatury, a o zmiany w pozycjonowaniu chłodzeń względem siebie. Są takie modele, które wypadają teraz lepiej niż wcześniej i to momentalnie rzuca się w oczy. Przykład Arctic Freezer 36, który na 5600X był dobry, a tutaj wskakuje bardzo wysoko, wyprzedzając nawet konstrukcję z wyższej półki. Widać, że bardzo dobrze radzi sobie z dużą ilością rozproszonego ciepła. Podobnie zaskakuje Thermalright Assassin X. Chłodzenie, które wcześniej gdzieś tam się chowało w środku tabeli, teraz wybija się ponad modele pokroju Fortisa czy Fery. Na uwagę zasługuje także Spartan 5 Max. Mimo swojej niskiej ceny, nie tylko nie odstaje, a wręcz wypada lepiej niż Fera 5 czy Fortis 5. Co szczerze mówiąc jest zaskakujące. A żeby nie było wątpliwości, kontaktowałem się z Endorfi w tej sprawie i faktycznie powiedzieli mi, że Spartan 5 Max w niektórych konfiguracjach i scenariuszach potrafi przeskoczyć Ferę. To nie jest przypadek, tylko przykład, że przy odpowiedniej platformie ta konstrukcja potrafi naprawdę błysnąć. Zupełnym przeciwieństwem okazuje się natomiast Spartan 5, czyli bliźniacza konstrukcja, ale pozbawiona dwóch ciepłowodów. Ten model nie zdołał utrzymać stabilności testu na 2700X. I choć na słabszym 5600X jeszcze sobie radził, to tutaj zabrakło już mu rezerwy wydajności.
Różnica w samej budowie jest niewielka, ale efekt w praktyce dramatyczny. Z kolei są też chłodzenia, które sporo straciły względem testu na 5600X, np. Fortis 5 i Fortis 5 Dual Fan. Wcześniej bardzo mocne w zestawieniu, tutaj spadają o kilka pozycji. Mimo że nadal radzą sobie przyzwoicie, to widać, że przy wyższym TDP i bardziej równomiernym nagrzewaniu dużej powierzchni IHS Fortis traci swoją przewagę. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy obserwuję takie zachowanie tego chłodzenia, ale o tym będzie później. Podobnie jest z Dark Rockiem 4 od Be Quiet. Chłodzenie, które na 5600X wypadało naprawdę bardzo dobrze, tutaj spada wyraźnie w rankingu. Mimo dużej masy radiatora i solidnego wykonania w warunkach wyższego TDP i bardziej równomiernego oddawania ciepła przez monolityczną konstrukcję, traci swoją skuteczność. Są też chłodzenia, które utrzymały swoją pozycję, mimo zmiany procesora, poboru mocy i charakterystyki cieplnej. Wśród nich warto wymienić Dark Rocka 5 od Be Quiet, Valkyrie Wind SL125 oraz konstrukcje od Noctua, takie jak NHU14S czy U12A. Przechodzimy do testu z limitem głośności ustawionym na 33 dB. To już poziom, gdzie chłodzenia muszą naprawdę pokazać, co potrafią. Balans między ciszą a efektywnością staje się kluczowy. I tutaj na absolutne wyróżnienie zasługuje Arctic Freezer 36. To nie jest zwykły cichy cooler, to prawdziwy killer w swojej klasie. Zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzając chłodzenia kosztujące dwukrotnie, a nawet trzykrotnie więcej. Nie dość, że chłodzi świetnie, to jeszcze robi to przy minimalnym hałasie, czego dowód mamy właśnie na tej platformie z Ryzenem 7 2700X. To chłodzenie pokazuje, że nie trzeba wydawać fortuny, żeby mieć naprawdę efektywny i cichy system chłodzenia. Dla wszystkich, którzy szukają rozsądnego wydatku i naprawdę mocnego wyniku, Arctic jest wyborem niemal bezkonkurencyjnym. Noctua NHU14S i Be Quiet Dark Rock 5 również pokazują klasę. Solidne i przewidywalne, trzymają się mocno w czołówce, bez większych wahań w porównaniu do testów na 5600X. Świętować może też Thermal Ride, który względem testu z 5600X zyskuje naprawdę dużo. To obecnie najlepsza propozycja do 100 zł. Świetny wynik jak na tak budżetowy model. Zaskoczył też Spartan 5 Max, który wcale nie odstaje tak bardzo od Thermal Ride'a, mimo bardzo zbliżonej ceny zakupu. Świetna opcja dla budżetowych zestawów. Warto również odnotować, że Noctua NHU12S Redux wyprzedziła swoją droższą wersję NHU12S Chromax. Najprawdopodobniej to zasługa innego układu ciepłowodów. Wersja Redux ma ich o jeden mniej, co w tym przypadku mogło lepiej zgrać się z charakterystyką 2700X. Z kolei oba Fortisy niestety wypadają poniżej oczekiwań, podobnie jak Fera 5, która traci swoją dotychczasową konkurencyjność. A Spartan 5 stabilnie, czyli nie poradził sobie. No i co, mamy pozamiatane. Takich wyników to ja się w ogóle nie spodziewałem, aczkolwiek może trochę, ale zaraz będzie o tym. Arctic Freezer 36 po prostu przyszedł, pozamiatał, nie zostawił jeńców i zrobił co chciał z konkurencją, czy to tańszą, czy to droższą. Nie ma tutaj wyjątków i to nie jest przypadek, ponieważ zauważyłem pewną zależność ostatnio, testując właśnie to chłodzenie i inne na różnych procesorach. I zauważyłem, że Freezer 36, jeśli ma taki pobór mocy na poziomie około 100 W, no to zachowuje się podobnie do Fery 5, do chłodzeń podobnego kalibru jak Freezer 36. Ale jak dołożymy mu watażu, to okazuje się, że nagle robi jakieś chore rzeczy i o tym też będzie film niedługo. Mam nadzieję, uda mi się coś takiego zrobić, ponieważ na AM5 też takie dziwne rzeczy występują i byście się mogli zdziwić, co prezentuje sobą Ryzen, znaczy Freezer 36 na Ryzenie 9 7900X. Także Freezer po prostu król i wygrany całego tego zestawienia. Bardzo dobrze się pokazał też Thermal Ride ze swoim Assassinem X120 Refined SE, ponieważ to, co było na 5600X, zostało jeszcze bardziej udoskonalone. Poradził sobie dużo lepiej, a już na 5600X był według mnie najlepszym chłodzeniem do 100 zł, to tutaj jest po prostu killerem i jest naprawdę bardzo dobrą opcją. Bardzo dobrze też poradził sobie Spartan 5 Max, to jest ważne. I nawet kontaktowałem się z Endorfi w tej sprawie i oni mi potwierdzili, że tak, Spartan 5 Max potrafi czasami odwalać takie rzeczy. I mi zasugerowali nawet, że na Core Ultra, na tych nowych procesorach,
na 285K też bardzo fajne wyniki uzyskuje. No i Spartan potrafi po prostu prześcigać swoich nawet większych, wydajniejszych teoretycznie braci w postaci Ferry czy Fortisa, co widzimy w tym przypadku. Także za stówkę jest to podobna, minimalnie gorsza, ale bardzo podobna wydajność co Thermal Ride, więc jak ktoś woli Spartana, to też jest dobry wybór. A te wyniki, to jeszcze dodam, prawdopodobnie wynikają ze sposobu szlifowania podstawy, jak i samego ułożenia ciepłowodów i wielkości tej podstawy. Bo często jak podstawa jest mniejsza i dobrze trafi w to, co ma trafić, no to omijamy tutaj problem wypukłości, wklęsłości i po prostu robią się cuda. Ciekawostką jest to, że Noctua NHU12S Redux wyprzedziła swojego wydajniejszego teoretycznie i droższego brata, czyli NHU12S, mając jeden ciepłowód mniej. I według mnie jest to spowodowane tym, że te cztery ciepłowody jakoś lepiej współpracują, lepiej zgrały się z tym konkretnym procesorem w stosunku do pięciu ciepłowodów NHU12S. Więc widzimy, że wydajność coolerów nie jest taka prosta, jak mogłaby się wydawać. Na pewno od dobrej strony nie pokazały się Ferry i Fortisy, w sumie to bardziej o Fortisy mi tutaj chodzi, ponieważ bardzo, bardzo mocno zjechały z wydajnością i to nie jest kawaluntek, tylko one zjechały po prostu na drugą gorszą część wykresu, gdzie na 5600X Fortis radził sobie po prostu wyśmienicie i był w topce. I to też nie jest przypadek, to zaobserwowałem podczas moich wielokrotnych testów i możecie sami to zweryfikować na LGA 1700 i na AMD AM5, wszystko jest u mnie na kanale. Jak sobie prześledzicie wykresy, to wszystko będzie widoczne na tacy. Fortis 5 działa fajnie, jak ma niski pobór energii i po prostu wymiata, ale jak będziemy mu dokładać tego poboru mocy, to nagle z tym Fortisem coś się dzieje i nie wiem, o co tu chodzi. Czy tu chodzi o tą dużą podstawę, że ona potem już ma problem z dociskiem, czy tu chodzi o kiepskie jakości ciepłowody, czy może kontrolę jakości, nie mam pojęcia. Jest to już kolejna w ogóle sztuka Fortisa i wszystkie zachowują się tak samo, więc to jest bardzo ciekawa sprawa. Są też oczywiście chłodzenia, które poradziły sobie bardzo podobnie. Chodzi mi tutaj o wydajność relatywną do innych chłodzeń w moich testach i oferują bardzo stabilny poziom osiągów, bardzo przewidywalny. I mam tutaj na myśli Noctua, NHU14S, NHU12A, Be Quiet Dark Rock 5 i Valkyrie Wind SL125. Te chłodzenia, jak widzicie, są w bardzo podobnych miejscach na wykresie, więc możemy się po nich spodziewać, że będą po prostu stabilne, niezależnie od scenariusza. Oczywiście to są tylko dwa procesory, ale bardzo różniące się między sobą i widzimy, jakie różnice potrafią być w innych chłodzeniach, a tutaj wszystko pozostało na swoim miejscu, więc miejmy nadzieję, że jak będę dalej testował jeszcze na innych procesorach, to wszystko będzie wyglądać bardzo podobnie. No i będziemy powoli kończyć. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat tych wyników. Dajcie może znać, czy w ogóle ktoś z Was ma jeszcze Ryzena 2700X lub znacie kogoś, kto ma. Jeśli ma, no to możecie podesłać mu ten materiał. Ciekawe, czy w ogóle ktoś jeszcze z tego procesora korzysta. A jak korzysta, no to ma fajny materiał. A dla mnie głównie to było fajne porównanie, fajne doświadczenie. Byłem po prostu tego ciekawy i tak bym to zrobił. A wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa... dosyć ciekawy temat i wy też się tym zainteresujecie, chociaż część z Was moich widzów. Także to wszystko. Niedługo będą testy nowe, fajne, dużo się zmieni, mam nadzieję. Także czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć!